Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Orędzie Matki Bożej przekazane do Lourdes de Maria de Bounie, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje matczyne łono mieści całą ludzkość. Każdy z was jest moim dzieckiem, nawet jeśli mnie nie kochacie, ja was kocham. Kocham wszystkich, każdy z was jest dla mnie wyjątkowy. Wzywałam was przez wieki, błagalnie, z bólem, z miłością. Nie na próżno wola Trójcy Świętej alarmuje was o przyszłości ludzkości, jeśli nie zmienicie swojego zachowania. Nalegam, aby więcej dusz nie zostało straconych. Wznosząc się do wszechświata, echo cierpiącego głosu człowieka wyłania się spiesząc całe stworzenie, które pędzi na ziemi. Płacz niewiniątek wznosi się do nieskończoności. Jest to bardzo poważne wykroczenie narodów wobec Boga. Zapraszam moich konsekrowanych do walki, do zniesienia bierności, aby młodzież zrozumiała ten bardzo poważny grzech. Zapraszam was, moje osoby konsekrowane, abyście byli świadectwem wiary, abyście należycie ewangelizowali, aby ludzie nie narzucali sobie wciąż własnego sposobu kochania Boga, własnej wiary. Jak wiele dusz jest straconych z powodu niepohamowanego liberalizmu? Ból dotyka kościół mojego syna. Zaprzeczenie istnienia czyśćca i piekła przeniknęło głęboko do ludzkości, w chwilach, gdy dla człowieka nic nie jest grzechem, gdy grzech przekroczył kopułę nieba. Język używany do komunikacji między ludźmi jest włócznią, która rani mojego syna. Jego podłość deformuje duszę, ogłusza serce, niszczy sumienie, knebluje zmysły i sprowadza ludzkość do najniższego z najniższych poziomów. To są chwile wypełnienia moich wezwań. Wielkie miasta zostaną wstrząśnięte. Góry będą drżeć przed bliskością ognia, który pochodzi z kosmosu. Oceany zwiększą swoją objętość. Nowe lądy wzniosą się, znak odrodzenia tych, którzy są moi. Dzieci, nie traćcie wiary, czekajcie z pokorą i miłością do Boga, ufnością i wytrwałością. Nie zaniedbujcie modlitwy, zaangażowania, ofiarowania, nie zapominajcie, że każda ofiara jest pomnażana w niebie. Moje dzieci, oświecajcie ziemię, rozświetlajcie ją, będziecie pocieszeni. Trzymam was w moich ramionach. Mój syn będzie się troszczył o swoje dzieci, o ludzi dobrej woli. Będzie się troszczył o tych, którzy są obrońcami jego kościoła, o tych, którzy ostrzegają jego lud, o tych, którzy się nie zataczają. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nie odwracajcie się od pokarmu eucharystycznego, przyjmujcie go nieustannie, aby wiara i siła wzrastały z chwili na chwilę. Kocham was. Bądźcie jednością i zjednoczcie się w miłości mojego syna. Przyjdźcie do mnie, a ja poprowadzę was drogą posłuszeństwa, pokory i miłości. Nie rozbiegajcie się, nie walczcie ze sobą, bądźcie jednym sercem. To, co nadchodzi, nie pozwala na podziały. Pozostańcie w jedności, nie zapominajcie o niej. Zbliżają się nieszczęścia, górują nad ludzkością, która jest pozbawiona sumienia, pozbawiona miłości, oddana rozpuście i przez nią ujarzmiona. Przestaliście widzieć Boży dotyk w całym stworzeniu, zatopiliście się w próżności, w fałszywych bożkach, w tym co zbędne i tymczasowe i przestaliście widzieć mojego Syna, obecnego w całym stworzeniu. Wzywam was pilnie do modlitwy, abyście nie ustawali w tej modlitwie, do której was wezwałam, abyście byli wytrwali i jednym głosem wznosili waszą modlitwę do tronu Najświętszej Trójcy. Bądźcie posłusznymi dziećmi waszej matki. Szybko zwróćcie się ku wezwaniu do nawrócenia, przyjmijcie je z miłością, poprawcie się.
pilne jest, aby cała ludzkość powróciła do prawdziwej i jedynej przemiany. Nie ma innej, nie usprawiedliwiajcie się, nie zatrzymujcie się, zwróćcie się szybko i przyjmijcie boskie miłosierdzie mojego Syna. Dzieci, wkrótce będziecie cierpieć. Kocham was, daję wam znać, ostrzegam was, bo was kocham. Nie bójcie się, ufajcie. Kto ufa, zachowuje pokój w swoim sercu. Kto ufa, utrzymuje w spokoju swoje sumienie. Bądźcie przykładem tej matki, która oddała się u stóp krzyża za każdego z was, a z Synem moim oddałam się Kościołowi, przyjęłam was u stóp krzyża Syna mojego Jezusa Chrystusa i z Nim jestem jednym sercem, a was zapraszam do bycia jednym sercem z tą waszą matką, aby wznieść godną modlitwę ku tronowi Trójcy Przenajświętszej. Przyjdźcie do mnie, nie każcie mi czekać, nawracajcie się, bo ziemia się trzęsie, a wy musicie zachować się mocno w wierze. Niech spustoszenia przyrody nie doprowadzą was do rozpaczy, niech raczej skłonią was do ponownego rozważenia pilności powrotu i zmiany waszego sposobu życia, zwrócenia się do mojego Syna i bycia jego prawdziwymi i godnymi braćmi i siostrami. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, zło wysłało na ludzkość wszystkich swoich popleczników, aby doprowadzić was do zguby. W tej ostatniej chwili ludzkości, zło podtrzymuje wielką walkę przeciwko każdemu z dzieci Bożych. Powróćcie szybko na drogę mojego Syna. Otwórzcie wasz umysł na moje słowa, abyście w najwyższym akcie doprowadzili do świadomości wasze działania i czyny. Rozważajcie głęboko czyny każdego z was. Konieczne i niezbędne jest uświadomienie sobie tej ostatniej chwili, w której porusza się ludzkość. Zło nie spoczywa i rzuca się na moich wiernych, by z nimi walczyć. Wy, dzieci mojego niepokalanego serca, nie śpijcie. Trzeba, abyście zwięli bandaże z waszych oczu, te bandaże, które sprawiają, że jesteście ślepi, nie widząc rzeczywistości tego wszystkiego, co was spotyka. Umiłowane dzieci, nie tylko ziemia i stworzenie cierpią, ale i wy cierpicie, błogosławione pokolenie, cierpicie z powodu niedowierzania, cierpicie z powodu ciągłego odrzucania boskich wezwań. Nie poddawajcie się, obudźcie się, spalcie opaski, które was oślepiają i posłuchajcie moich miłosnych wezwań. Stosujcie się do moich wezwań, nie pogardzajcie nimi, a przecież ja nigdy się nie męczę, bo kocham was nieskończenie. Koniecznie musicie otworzyć swoje uszy, nie tylko duchowe, ale i cielesne, abyście słuchali moich miłosnych wezwań. Wydarzenie, które wstrząśnie ludzkością, jest u drzwi i w obliczu tego, modlitwa i jedność ludzkości są niezwykle pilne. Módlcie się za siebie nawzajem. Nie śpijcie, przebudzajcie się szybko. Nie męczcie się modlitwą. Nie pozwólcie, aby codzienne ataki was powstrzymywały, niech wasze życie będzie ciągłym aktem ofiarowania mojemu Synowi za grzechy całej ludzkości. Zwróćcie się do sakramentów. Ożywiajcie się ciałem i krwią mojego Syna, aby w chwilach, kiedy brakuje pokarmu fizycznego, ten pokarm nieskończenie bogaty w błogosławieństwo, jakim jest ciało i krew mojego Syna, utrzymywał was w tych chwilach. Kocham was, błogosławię was. Oto przed każdym z was jest moje serce, wejdźcie do niego. Antychryst nie spoczywa. Ja wysyłam moich aniołów przez trynitarną wolę, aby zapieczętowali tych, którzy się nawracają, aby zapieczętowali ich przed nadejściem ciemności, ale człowiek musi złożyć swoją wolę w rękach mojego Syna. Nie chcę, aby choć jeden z was został stracony. Mój Syn przychodzi, mój Syn przychodzi, mój Syn przychodzi, mój Syn przychodzi do was. To jest nieuchronne.
pozostańcie w moim matczynym sercu. Błogosławię was. Ochrona mojego niepokalanego serca pozostaje nad każdym z was, Matka Boża.